Umiłowani bracia i siostry, nasza obecność w sanktuarium świętej Rity będzie miała prawdziwą, jeszcze większą wartość, jeżeli zaczniemy od dziś nowy etap naszej współpracy z Panem Bogiem. Panie, Ty w swojej dobroci dałeś nam w świętej Ricie niezwykły przykład miłości. Miłość do Boga i do ludzi była jej życiową siłą. Pielgrzymie, który przybywasz tutaj dla świętej Rity, posłuchaj. Starajcie się naśladować przykład świętej Rity. Porównaj fakty i obrazy, z którymi się tu spotkasz, z tymi, które przechowujesz w swojej pamięci. Szukaj Boga razem ze świętą Ritą w miejscach, w których żyła, gdzie rozgrywały się tragiczne i podniosłe wydarzenia z jej życia. Krocząc jej śladami, pokonaj stromą drogę, którą dążyła do świętości. Co się dzieje w sercach ludzi, którzy przybywszy do Kashi, stają przed szklaną trumną z ciałem świętej Rity? Pielgrzymka jest rodzajem ofiary składanej po to, by utwierdzić się w wierze, by dotrzeć do trudnego celu. Falujący tłum pielgrzymów przybywa do Kashi, do trumny świętej Rity, której doczesne szczątki oparły się działaniu czasu, ponieważ jej przesłanie do dziś przemawia do naszych sumień. Spotkaj się z nią dzisiaj. Rozważ jej życie. Odwiedź jej relikwie. Była kobietą podobną do nas. Poznaj świadectwa wiernych. Brak mi słów, doznałam wielkiej łaski. Prześledź rekonstrukcję najważniejszych etapów życia Rity. Spróbuj zrozumieć jej przesłanie. Porównaj je z doświadczeniem Twojego życia. Postaraj się stanąć u jej boku. Wiedz, że dopiero w tym miejscu zaczniesz właściwą podróż, podróż wewnętrzną, w głąb Twojej wiary. Kontynuuj tę podróż także po powrocie z pielgrzymki. Al termine del viaggio, ancora camminare. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie miejcie o sobie wyższego mniemania, niż się należy. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Pielgrzymuj w imię świętej Rity. Święta Rita z Kashi. Przejmująca droga wiary. Umarła 22 maja 1457 roku w wieku 76 lat, z których 40 spędziła w tutejszym klasztorze. Wierzysz? Oczywiście. Tak jak ci wszyscy pielgrzymi, w przeciwnym razie nie przyjeżdżaliby tu z całego świata. Wierzysz naprawdę? Tak. Nie masz wątpliwości? Nie. Czy to możliwe? Każdy czasem wątpi. Ja nie, jestem osobą głębokiej wiary i nie mam wątpliwości. Święta Rita urodziła się w małej miejscowości Rocca Porena, położonej około 6 km od miasteczka Kashia w roku 1381. W pewnym sensie mam szczęście, bo stale przebywam tuż obok.
obok tych świętych miejsc. Sama nie wiem, jak mam to wyrazić. To dziwne uczucie. Sanktuarium świętej Rity. Gdzie poznała pani historię świętej Rity? W Nigerii, w mojej ojczyźnie, dlatego przyjechałam do Kashi. To było 25 lat temu, tak. Jestem taka szczęśliwa. Święta Rita pomaga we wszystkim. Przede wszystkim w sprawach beznadziejnych. Jestem jej wierna, bo dużo dla mnie zrobiła. Sprawiła, że otrzymałam wiele łask. Modliłem się za przyczyną świętej Rity. Miałem zawsze ze sobą jej obrazek. Oto on. Towarzyszył mi na froncie rosyjskim, a następnie 2 lata w obozie jenieckim. Ocalałem, ożeniłem się, a kiedy zostałem ojcem, dałem córce na imię Rita. Bo dzięki łasce świętej Rity mogłem cały i zdrowy wrócić do domu. Umieściłem też wotum z jej imieniem. Mów dalej. Tu znajdujemy się jakby w innym wymiarze. Wszystkie ślady dookoła opowiadają historię niezwykłej postaci. Z przesłania świętej Rity promieniuje jakaś cudowna, tajemnicza siła. Rita nie wypowiadała się w tekstach pisanych, nie stworzyła wybitnych dzieł intelektu. Pozostawiła po sobie ślad w postaci historii życia na pozór zwyczajnego, a jednak godnego podziwu. Jej życie, wypełnione intensywnie cierpieniem, zupełnie normalne, nie jest zbyt odległe od codziennego życia pokoleń kobiet, mężczyzn i rodzin na całym świecie. Wysłuchaliśmy porannej mszy świętej, a następnie poszliśmy do klasztoru. Mam uczucie, jakbym została przeniesiona w inne, odległe czasy. Rita otaczała wielką czcią świętego Augustyna. Na pewnym etapie życia została augustianką. Klasztory augustiańskie na całym świecie identyfikują się z jej przesłaniem. Tutejszy klasztor za sprawą odwiedzających go rzesz pielgrzymów na pewno przyczynia się do jego rozprzestrzeniania. Osobiście jestem przekonany, że popularność świętej patronki spraw trudnych i niemożliwych będzie rosła. Zrozumienie głębokich treści zawartych w przesłaniu świętej Rity możliwe jest tylko tutaj, w surowym krajobrazie wąskich dolin rzeki Corno. W tym dzikim, oddalonym od świata zakątku Umbrii. Do niedawna musiałam nosić wodę ze strumienia wiadrami na ramionach. Święta Rita żyła tak jak pani. Nie wiem, czy hodowała zwierzęta, jeśli tak, to podobnie. W tych miejscach, wśród takich ludzi, Rita żyła i poszukiwała Boga. Atmosfera ciszy sprzyja rozmyślaniu. W surowej prostocie tych odosobnionych zakątków jest coś wzniosłego. Chodzę po tych kamieniach i rozmyślam, że stąpam po śladach świętej Rity. Chodziła tędy przed wiekami, tak jak ja dzisiaj. Mówię tak sama z siebie, bo tak czuję, nie dlatego, że wypada. Kiedy zbliżamy się do Kashi, w duszy rodzi się coś, czego nie da się wyrazić słowami. Choć jesteśmy tacy różni, tu zbliżają nas do siebie wspomnienia, cierpienia, nadzieje. Dla mnie to jest święte miejsce. Cały dzień spędzę na modlitwie. Wszyscy znają życiorys świętej Rity.
Skąd wzięła się taka nazwa, Ul Świętej Rity? Nawiązuje do pewnego zdarzenia z jej życia. Od wieków mieszkanki okolic Kashi sławią dzieje świętej Rity w pieśniach wykonywanych w miejscowym dialekcie. W tych otworach w murze żyją pszczoły. To specjalny gatunek pozbawiony żądeł. Nazywamy je tutaj pszczołami świętej Rity. Legenda mówi, że rodzice pracujący w polu zostawili kiedyś małą Ritę śpiącą spokojnie w cieniu drzewa. Nagle nad jej kołyskę nadleciał rój pszczół. Owady nie atakowały dziewczynki, tylko radośnie latały wokół jej główki. Zgodnie z tradycją, Antonio i Amata, rodzice Rity, oboje już nie młodzi, stali się świadkami jej pierwszego cudu. Zaalarmowani przez wieśniaka zranionego w rękę sierpem, przybiegli na miejsce i zobaczyli, że pszczoły siadają na twarzy ich córeczki, a nawet wlatują jej do buzi. Choć nie czyniły małej najmniejszej krzywdy, skaleczony mężczyzna machnął ręką, żeby je odgonić. W tej samej chwili jego rana nagle się zabliźniła. Było to krótko po pierwszym spotkaniu małej Rity z Bogiem. Rodzice zanieśli małą Ritę do Kashi, by w kościółku Najświętszej Maryi Panny przyjęła sakrament Chrztu Świętego, znak wstąpienia do wspólnoty wiernych i stania się dzieckiem Bożym oraz pierwszą zapowiedź obietnicy zmartwychwstania. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z pochodzącego z roku 1446 dokumentu kupna-sprzedaży, w którym figuruje nazwisko Rity Lotti, dowiedzieliśmy się, jakie nazwisko nosił jej ojciec oraz jaki miał zawód. Antonio Lotti był rozjemcą, rozstrzygał spory. Musiał mieć pokojową naturę i miłować sprawiedliwość. Osobowość ojca wywarły bez wątpienia istotny wpływ na przyszłość córki. Innym ważnym czynnikiem, który mógł ją kształtować, była obecność w okolicznych górach żarliwych zakonników, założycieli pustelni, którzy już przed wiekami upodobali sobie te dzikie strony. Generał zakonu Augustianów, który za życia Rity odwiedził te strony, powiedział, że nigdzie poza tymi górskimi dolinami nie spotkał zakonników o tak intensywnym życiu duchowym, tak bez reszty oddanych modlitwie. Centralnym tematem ich kazań był Chrystus człowiek. W Rocca Porena znajdował się szpital dla ubogich, smutne miejsce, w którym młodziutka Rita po raz pierwszy zetknęła się z ludzkim cierpieniem. Jak głosi tradycja, pomagając chorym, rozwijała cnoty chrześcijańskie, miłość, nadzieję i ufność w Boże miłosierdzie. Już w dzieciństwie wykazywała się głębokim przywiązaniem do religii, jednak prawdopodobnie nie różniła się od swoich rówieśnic z Rocca Porena.
Wszystkie ówczesne dziewczęta otrzymywały religijne wychowanie, a ich przeznaczeniem było zazwyczaj rychłe zamążpójście. Drzwi wejściowe do domu Rity Mancini odrestaurowane po jej beatyfikacji w roku 1625. Wszędzie, dokądkolwiek by nie pójść, odczuwa się wyraźnie obecność świętej. Poruszająca jest obecność młodych przybywających tutaj w poszukiwaniu wartości, które wzbogaciłyby ich życie duchowe. Czerpią je od świętej, jej przykład im pomaga. Naśladują świętych. Z tego przede wszystkim powodu żywoty świętych mają taką wartość dla Kościoła. Stanowią zachętę dla innych, by szli ich śladem. Cresceva in bellezza la sua santità per somma ubbidienza ci parlava 15 anni. Po ukończeniu 15 lat Rita poślubiła szlachcica Pawła Ferdynanda Manciniego, który poprosił o jej rękę. Małżeństwo chrześcijańskie, sakrament przypieczętowujący obietnicę dozgonnej miłości dwojga ludzi, którzy będą wspólnie tworzyć nowe życie. Pokażę wam teraz pierścionek, który Paweł ofiarował Ricie z okazji ślubu. Jest przechowywany w tutejszym klasztorze i ma kształt splecionych dłoni. Rodzice Rity, ludzie dobrzy i zapobiegliwi, chcieli wydać córkę za mąż, choć ona nie spieszyła się do małżeństwa. Paweł Mancini, jak wieść niesie, parał się wojennym rzemiosłem. Miał szlacheckie pochodzenie, lecz był wybuchowy i skłonny do gniewu, tak jak Rita pochodził z wioski Roccaporena. Trudny, gwałtowny charakter męża, o którym wspominają dokumenty zgromadzone w trakcie procesu beatyfikacyjnego Rity, sprawił, że jej małżeństwo od samego początku pełne było konfliktów. Paweł angażował się w walki zwaśnionych stronnictw, gwelfów i gibelinów, którzy ze zmiennym powodzeniem starali się przejąć władzę nad tym skrawkiem półwyspu Apenińskiego. Rita miłowała pokój. Opierała się wszelkim formom przemocy. Pacyfistyczna postawa Rity, rzadka w jej czasach, była przyczyną nieustannych sporów z małżonkiem. Rita poznała wszelkie radości i cierpienia życia małżeńskiego i rodzinnego. Jej droga duchowa przebiegała pod znakiem bolesnego szukania pokoju. Była nieustannym borykaniem się z coraz trudniejszymi przeszkodami zsyłanymi jej przez życie. Te doświadczenia jednak, zamiast ją osłabiać, dodawały jej sił, czyniły z niej osobę coraz bardziej dojrzałą. Była kobietą bardzo silną, potrafiła przeżyć z godnością tak wiele upokorzeń. Z czasem Rita zdołała złagodzić gwałtowny charakter męża. Między małżonkami zapanowała zgoda i miłość. Mieli dwóch synów.
Ze związku Rity i Pawła urodziło się dwóch chłopców, bliźniacy Jan Jakub i Paweł Maria. Dom, w którym Rita mieszkała jako mężatka i wydała na świat dzieci, wznosił się nad wysokim urwiskiem zamykającym niewielką dolinę Rocca Porena. Na wieść o tragicznej śmierci męża z rąk zabójców odruchowo stanęła na brzegu skalnej przepaści i wzniosła oczy w górę ku niebu. Comincia così. Po śmierci męża życie Rity stawało się coraz trudniejsze i pełne goryczy. Da mano assassina, lui venne a pedir, così vedo bella. Il dramma di Rita. Dramat Rity to dramat kobiety, która pogrążona w żałobie po zabójstwie męża, widzi niebezpieczeństwo grożące jej najbliższym. Obawia się, że jej synowie żądni krwi wrogów rodziny rozpoczną niekończącą się spiralę zemsty i śmierci. Pielgrzymi myślą często, że Rita od razu osiągnęła tak wysoki stopień duchowej doskonałości. Nic bardziej mylnego. Jej droga wiary przypominała żmudną wędrówkę stromą ścieżką na szczyt góry. To właśnie dlatego jest tak bliska tym, którzy z ufnością powierzają jej swoje troski i dziękują za otrzymane łaski na skrawkach papieru czy wprost na skałach i kamieniach w ogrodzie. Rita starała się zbliżyć do Chrystusa, prosząc, by pozwolił jej uczestniczyć w swoich cierpieniach. Podstawową cechą, jaka charakteryzowała jej postawę, była niezłomna wiara w Jego miłość. Wiara ta towarzyszyła jej w najtrudniejszych momentach życia. Żeby zrozumieć świętą Ritę, trzeba wiedzieć, że pragnęła utożsamiać się najbardziej jak to możliwe z postacią ukrzyżowanego Pana. Ludzie dostrzegają się do niej jak do osoby, która naprawdę może im pomóc. Muszę przyznać, że obserwujemy u nich wielką wiarę. Poprosiłam świętą Ritę o krzyż i ufam, że mi go da. Pragnę nieść go razem z nią. Zawsze ją proszę. Wspólna droga krzyżowa. Właśnie dlatego Rita jest tak kochana, tak bliska wielu z nas. Dla mnie jest jak matka. Życie świętej Rity pod wieloma względami przypomina nasze własne. Jak u wszystkich ludzi przeplatają się w nim radość i smutek, trudności i nadzieje, chwile pomyślne i najbardziej tragiczne. Osieroceni synowie, dorastając, pałali żądzą pomszczenia zamordowanego ojca. Rita modliła się za synów, prosiła Boga, aby zawrócili ze złej drogi. Podjęła niezłomne postanowienie. Koniec z przemocą, koniec z żałobą. Za wszelką cenę młodzieńcy muszą uciszyć zew krwi i wyrzec się zemsty. Z wiarygodnych źródeł dowiadujemy się, że Rita przebaczyła zabójcom męża. Synowie jednak w żadnym wypadku nie chcieli im przebaczyć. Umarli, bo matka prosiła Boga, żeby nie dokonali zemsty na wrogach ojca.
Zniosła dzielnie najcięższy krzyż, śmierć własnych dzieci. Heroiczna modlitwa matki, która wolała mieć synów w niebie niż na ziemi z rękami splamionymi krwią. Minęło właśnie 5 lat od śmierci mojego męża. Jako żona i wdowa, jak ją pani ocenia? Święta Rita wolała widzieć synów martwych niż zbrukanych grzechem. Pamiętacie matkę, która doniosła na syna, żeby ocalić go przed popełnieniem przestępstwa? Przyszłam do świętej Rity w podobnej sytuacji. Mój syn wpadł w złe towarzystwo. Prosiłam ją, by się opamiętał. Pielgrzymuję, żeby sprawdzić, czy potrafię zdobyć się na pokorę. Postąpiłaby pani tak jak święta Rita? Nie wiem, szczerze, raczej nie. To poważna decyzja. Trudno to wyrazić słowami. To trzeba przeżyć. Trzeba by znaleźć się w takiej samej sytuacji, żeby przekonać się, czy mamy dość sił, czy wystarczy nam wiary, żeby powiedzieć: Panie, lepiej zabierz moje dzieci do siebie, zanim splamią sobie dłonie ludzką krwią. Święta Rita się na to zdobyła. Kiedy Rita została sama, jeszcze bardziej skupiła się na modlitwie. Modlitwa stała się dla niej narzędziem miłości. Pozwoliła jej odnaleźć się w chwili, gdy wszystko w jej życiu obróciło się w nicość, gdy zdawało się, że nie ma dla niej nadziei ani przyszłości. La forza di Rita. Rita miała w sobie siłę. Jej życie legło w gruzach, została sama ze swoją rozpaczą, lecz nie utraciła wiary. Nadała sens cierpieniu, spotkała Jezusa. Szukała sensu życia, dystansując się od jego przyziemnych problemów. Poczuła siłę i bezpieczeństwo. W stanie rozpaczy odkryła w sobie niespodziewaną, cudowną równowagę. Rita, być może sama o tym nie wiedząc, znalazła się na życiowym zakręcie, gotowa do podjęcia ważnej decyzji. Szukała sensu życia jak każdy pielgrzym, który dziś podąża jej śladem. Wybrała swoją drogę, drogę nowego życia. W sercu Rity drzemało prawdopodobnie dawne pragnienie pełniejszego zjednoczenia się z Bogiem. Teraz, kiedy wydarzenia zewnętrzne, zabójstwo męża i śmierć syna uwolniły ją od więzów rodzinnych, postanowiła powrócić do powołania, jakie żywiła w młodości, w czasach przedmałżeńskich i poświęcić się wyłącznie służbie Bogu. Zapewne z tej przyczyny zapukała do furty klasztoru w Kashi. Na jej drodze pojawiły się jednak nowe przeszkody. Nie otrzymała zgody na wstąpienie do nowicjatu, mimo że obowiązujące wówczas prawo zalecało, by wdowy spędzały resztę życia w klasztorze. W statutach miasta Kashi znajdował się zapis mający na celu zapewnienie zgody i porządku we wspólnotach klasztornych. Zakazywał on przyjmowania do zakonu osób zaangażowanych w spory rodzinne lub walki polityczne, także wdów. Panie, tak jak Weronika otarła Twoje święte oblicze, tak Ty obetrzyj łzy nieszczęsnej matki. O Jezu, Ty, który dałeś mi do niesienia Twój krzyż, pozwól, bym dzielnie znosił cierpienia, które Bóg na mnie ześle.
Święta Rito, módl się za nami. Wiara Rity jeszcze bardziej się umocniła. Tradycja głosi, iż pewnego dnia, gdy klęczała pogrążona w modlitwie na skraju urwiska, pojawili się przed nią trzej święci i przenieśli ją do tutejszego kościoła. Następnie przez zamknięte drzwi wprowadzili ją do wnętrza klasztoru. Z krawędzi urwiska do klasztoru. Rita przeleciała nad tą górą. Wieść niesie, że cudowne przybycie Rity do klasztoru odbyło się za sprawą trzech świętych jej opiekunów: świętego Augustyna, świętego Mikołaja Stolentino i świętego Jana Chrzciciela. Być może jest to tylko piękna legenda, natomiast bezspornym faktem pozostaje głębokie przywiązanie Rity do tych trzech świętych. Wierzyła w ich opiekę i prosiła, by pomogli jej w realizacji pobożnego zamiaru. Być może prawdziwsza jest inna wersja zdarzeń. Wiarygodne źródła podają, że Rita przebaczyła zabójcom swojego męża. Być może zażądano od Rity, by przed wstąpieniem do klasztoru doprowadziła do zgody między dwoma zwaśnionymi rodami. Misje pojednawcze były zresztą specjalnością rodziny Lottich, a ojciec Rity pełnił nawet funkcję rozjemcy. Pokojowe rozstrzyganie sporów stało się jednym z centralnych punktów jej przesłania.
Napisano: zło dobrem zwyciężaj. Jestem tego samego zdania. Rita tak zwyciężała zło i dzięki temu została świętą. Dzięki umiejętności przebaczenia, tak. Przybyła do klasztoru jako do miejsca sprzyjającego kontemplacji. W jego murach pragnęła dążyć do świętości oraz coraz bardziej przybliżać się do Pana. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości. On to uniósł mnie ponad skały i udzielił mi schronienia, kiedy dotknęło mnie nieszczęście. Rozważanie dziejów świętej Rity prowadzi do spostrzeżenia, że w życiu liczy się nie tylko to, co materialne. Ważne jest, by człowiek miał świadomość, gdzie znajdzie pomoc w trudnych chwilach. By wiedział, że sam sobie nie poradzi, a ukojenie osiągnie tylko wtedy, gdy będzie pokładał ufność w Panu. Pokaż mi, Panie, Twoją drogę, poprowadź mnie do siebie, naucz mnie miłować moich nieprzyjaciół. Wreszcie drzwi klasztoru otworzyły się przed Ritą. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Święty Augustyn widział życie zakonne inaczej niż mnisi pustelnicy. Augustianie nie żyją samotnie, lecz we wspólnotach jak bracia. W modlitwie bądźcie wytrwali. Duchowość augustiańska polega także na nieustannym sięganiu w głąb siebie, ponieważ we własnym wnętrzu znajdziemy Boga łatwiej niż w zgiełku zewnętrznego świata. Bądźcie żarliwi w duchu i wrażliwi na potrzeby waszych braci. Jesteśmy współbraćmi i czujemy się jak bracia. Zasadniczą przyczyną, dla której zgromadziliście się razem, jest to, abyście jednomyślnie mieszkali w domu i mieli jedną duszę i jedno serce skierowane ku Bogu. Tak brzmią pierwsze słowa naszej reguły zakonnej. Wszyscy ci ludzie utożsamiają się z osobą świętej Rity, dlatego że dane jej było osiągnąć pełnię życia. Druga faza jej życia, w której ofiarowała się Panu, odpowiada potrzebie pogłębienia duchowości, jaką wielu z nas odczuwa. Rita w swoim życiu dokonała syntezy między codzienną rzeczywistością z jej problemami a głębokim przeżywaniem Jezusa. Novizia e maestra si cinge quel velo. Rita, będąc już zaawansowana wiekiem, poświęciła się Bogu. Miała 36 lat. Rozpoczęła tym samym najtrudniejszy, pełen niespodziewanych zdarzeń, etap swej drogi ku świętości. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie miejcie o sobie wyższego mniemania, niż się należy. Dostała suchą gałązkę. W akcie pokuty miała ją codziennie podlewać. Matka przełożona kazała Ricie podlewać ten suchy kawałek drewna, by wystawić ją na próbę. Rita sumiennie wykonywała polecenie i pewnego dnia, ku zdumieniu sióstr, gałązka ożyła. Wiosną wypuściła liście, a jesienią wydała owoce. Weselcie się nadzieją, w cierpieniu bądźcie cierpliwi. Rita uważana jest za świętą od spraw trudnych i niemożliwych, beznadziejnych.
Ludzie modlą się za jej przyczyną. Nie jest to jednak najważniejsze. Bardziej istotny jest przykład jej własnego życia, z którego powinniśmy czerpać naukę. Także przykłady innych świętych pokazują, że i my w naszym własnym życiu możemy starać się zmieniać nawet najtrudniejsze sytuacje. Przesłanie Rity staje się coraz jaśniejsze, coraz bliższe. Pielgrzym, tak jak ona, czuje, że coraz mocniej utwierdza się w wierze. Święta Rito, dziękuję za otrzymane łaski i proszę o więcej. Jesteś wielka. Podobnie jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Tak jak filar przy zewnętrznej ścianie chóru, gdzie Rita została poświęcona Jezusowi, tak cudowny krzew winny przypomina, że można odrodzić się i zakwitnąć ponownie. Wystarczy wytrwale, krok po kroku, pokonując kolejne próby, z pokorą zmierzać do poznania, czekając, aż zobaczymy go w pełni jasności, we własnej duszy. Każdy, kto pielgrzymuje do Kashi, ma jakiś cel duchowy. Trzeba również zauważyć, że pielgrzymka jest też aktem pokuty. Może trudno to pojąć, ale święta Rita, nawet nieproszona, zsyła liczne łaski nie tylko natury materialnej, lecz głównie duchowej. Zdarza się nieraz, że przyjaciele czy małżonkowie towarzyszący pielgrzymom, przybywszy do tutejszego sanktuarium, nieoczekiwanie przystępują do spowiedzi i zaczynają nowe życie. Wielu ludzi przynosi tu swoje ciężary. Przychodzą jak prawdziwi pielgrzymi. To wzruszające, bo przypominają tych dawnych z kijem i torbą. Pielgrzymi potrzebują życzliwego przyjęcia, zrozumienia, pomocy. Powinniśmy napełniać ich serca ufnością w opiekę świętej Rity, ale przede wszystkim przekonaniem, że zaprowadzi ich do Chrystusa, który tak bardzo umiłował ludzi i dalej ich miłuje. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Często za przyczyną świętych czyni On cuda i daje znaki, które poruszają serca ludzi i skłaniają ich do nawrócenia. Ludzie, którzy takich cudów doświadczyli, składają niekiedy często wota, znak podziękowania za otrzymane łaski, a zarazem świadectwo, że Bóg istnieje, że działa i że miłuje człowieka. Nie miałam nawet siły się modlić. Błagałam: święta Rito, okaż mi łaskę, zrób coś. Tylko ty możesz mi pomóc. O 9:00 zadzwoniłam do domu, powiedziano mi, że córce się poprawiło. To była łaska. Brak mi słów, żeby o tym opowiadać. Doznała wielkiej łaski. To właśnie jest takie poruszające. Ta tajemnicza obecność świętej w tych miejscach. Ludzie zwracają się do niej w duchu, widząc w niej kobietę o wielkiej sile. Rita była silna, ale tę swoją siłę zdobywała krok po kroku, dzięki swojej pobożności, poprzez modlitwę i praktyki pokutne, ale przede wszystkim poprzez doświadczenia życiowe, które pomogły jej wznieść się na płaszczyznę dialogu z Bogiem, uzyskać moc czynienia cudów i uczestniczyć bezpośrednio w męce Chrystusa. Otrzymała nawet zewnętrzny znak tej więzi, cierń, który tkwił w jej czole. Teraz po starych zabytkowych schodach wejdziemy na górę i oddamy cześć ukrzyżowanemu Chrystusowi, od którego święta Rita otrzymała stygmaty.
W XV wieku w klasztorze nie obowiązywała jeszcze ścisła klauzura. Rita szukała Chrystusa w klasztornym odosobnieniu, jednak pozostawała zawsze gotowa do niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebowali. Ubogim, chorym, cierpiącym. Miłość przestała być dla niej sprawą więzi uczuciowej, rodzinnej, a stała się darem otrzymanym i dawanym innym. Bóg stał się człowiekiem i cierpi za nas. Rita gorąco pragnęła poznać te tajemnice, doznać tego samego nadludzkiego cierpienia. Rita ze swoją ludzką naturą, kruchą i cierpiącą, lecz rozświetloną Bożym światłem, widziała ofiarę Jezusa, Jego ciała i krwi. Syn Boży niesie krzyż i wytycza szlak naszej wędrówki. Cała duchowość świętej Rity skupiona jest na człowieczeństwie Jezusa. Już 100 lat wcześniej błogosławiony Szymon z Kaszi podkreślał z całym naciskiem, że chrześcijańskie dążenie do doskonałości polega na upodobnianiu się do Jezusa Chrystusa cierpiącego cierpliwie na krzyżu. Nie wystarczy rozważać Jego mękę, użalać się nad Jego ranami, nad Jego cierpieniem fizycznym i duchowym. Trzeba skupić się nad Jezusem żywym, obecnym w Eucharystii. Za życia Szymona zdarzył się cud eucharystyczny zwany cudem z Kaszi. Choć faktycznie cudowne wydarzenie miało miejsce w odległej Sienie, jego materialny dowód od początku przechowywany jest w tutejszym kościele. Pewien kapłan wezwany z komunią do chorego włożył świętą hostię między kartki brewiarza. Potraktował ją bez należnego szacunku, bo najwidoczniej nie wierzył w Eucharystię. Tymczasem z hostii wypłynęła krew. Święta Rita mogła osobiście czcić cudowną hostię. Na pewno bliskość cudu ożywiała i umacniała jej wiarę w Chrystusa Eucharystycznego. Wiemy, że w Boże Ciało razem z mężem i synami szła w procesji z mieszkańcami Rocca Porena, a następnie jako siostra zakonna uczestniczyła w publicznych adoracjach Najświętszego Sakramentu, w którym Jezus żywy i prawdziwy jest obecny wśród nas. Jeżeli Bóg chciał spotkać człowieka, musiał uczynić to na jego codziennej drodze pełnej bólu, udręki i cierpienia, ponieważ tylko tu mogło nastąpić prawdziwe spotkanie Boga i człowieka. Zasadnicze znaczenie ma głęboka świadomość, że Chrystus nas umiłował i nie przestaje nas miłować. Nikt nie ma większej miłości od tego, kto życie oddaje za przyjaciół swoich, słyszymy w Ewangelii czytanej podczas mszy świętej w dniu uroczystości świętej Rity. Rita również ofiarowywała swoje cierpienia za zbawienie swoich bliźnich. Rita chciała, żeby to nie ona żyła i kochała, lecz żeby Jezus, obecny w niej, żył i kochał. Pragnęła stać się jednością z Jezusem. Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami. Obrono i ucieczko opuszczonych, módl się za nami. Wielki Piątek roku 1442. Procesją Drogi Krzyżowej Kaszia wspomina mękę i śmierć Jezusa. Franciszkański kaznodzieja Jakub della Marca płomiennym kazaniem rozpala dusze i umysły wiernych. Wierzą, że Jezus dręczony fizycznie i duchowo, upokorzony, pobity i ranny, cierpi jak człowiek.
Na Ricie kazanie to wywarło ogromne wrażenie. I coś się w niej wydarzyło. Bóg pozwolił jej osiągnąć wyżyny świętości. Cierń z korony Chrystusa ukrzyżowanego wbił się jej w czoło. Obdukcja lekarska wykazała na jej czole ślad po ranie długości 5 cm. Do dziś blizna po stygmacie jest wyraźnie widoczna. W przeżywaniu razem z Jezusem jego męki, pielgrzymi łatwo identyfikują się z Ritą, bo była zwykłą kobietą, podobną do nich. Przeżywała cierpienie nie jako zło, przed którym należy uciekać, lecz jako dar, który można ofiarować w intencji bliźnich, braci i sióstr. Podobnie jak Jezus, Rita znosiła ból z miłości do ludzi. W celi Rity znajduje się cenna malowana skrzynia, na której ściankach anonimowy malarz namalował symboliczne sceny przedstawiające w sposób syntetyczny duchowe i teologiczne znaczenie jej życia. Maria Magdalena porzuciła światowe życie i nawróciła się, by być z Chrystusem aż do śmierci. I odkryła przy grobie, że śmierć nie jest końcem wszystkiego, lecz obietnicą zmartwychwstania. Rita zaś przez 15 lat nosiła w swoim ciele bolesny cierń, poświęcając się i traktując swoje cierpienie jako kontynuację cierpienia Jezusa i okazję do zgłębienia Jego tajemnicy. Ma pewność, że życie nie kończy się tu na ziemi, bowiem nastąpi zmartwychwstanie. Całe jej oddanie Chrystusowi ukrzyżowanemu rozjaśnia myśl o Chrystusie zmartwychwstałym. Zmartwychwstanie Chrystusa mówi nam, że Jego ofiara nie była daremna, ponieważ dzięki niej my wszyscy doznamy radości życia wiecznego w niebie. Prosta, niemłoda, schorowana kobieta. Tradycja głosi, że w ostatnim okresie życia cierń nagle zniknął. Podobno stało się to podczas podróży do Rzymu, prawdopodobnie na uroczystości jubileuszowe. Rita, która nigdy nie podróżowała, postanowiła udać się na pielgrzymkę, by zakończyć swoją drogę wiary w sercu chrześcijaństwa, przy relikwiach świętego Piotra i w siedzibie jego następcy. Po powrocie do Kaszi stygmat pojawił się jednak ponownie. Zbliżała się śmierć. Love.
Per noi è una festa grandissima. Dla nas to wielkie święto. To wspaniale, że tyle ludzi przyjeżdża tu, by w nim uczestniczyć. Często specjalnie z tej okazji podróżują całą noc. Całe rodziny, zorganizowane grupy, jadą całą noc, by rano wziąć udział w uroczystości ku czci świętej Rity, złożyć jej hołd w miejscach, gdzie dawała świadectwo wiary, przeżyć z nią mękę i zmartwychwstanie Chrystusa oraz złożyć róże obok jej relikwii. Pod koniec życia Rita była ciężko chora. Nie mogła już opuszczać celi. Modliła się do Pana Boga o znak pocieszenia, by mogła umrzeć w pokoju. Do klasztoru przybyła jej kuzynka, która mieszkała w okolicy. Była zima, a ona poprosiła ją, by przyniosła jej róże i dwie świeże figi. Wysłała kuzynkę do swojego dawnego ogrodu, żeby zerwała dla niej róże. Scena zmartwychwstania świętej Rity, jak powolne, łagodne budzenie się życia w głębokiej ciszy. Dobiegła końca jej żmudna wędrówka do celu, jaki sobie wyznaczyła, dostąpienia pełni wiary. Partita da cascia, la cara farente, due rose splendente, dall'orto corto. Na wieść o jej śmierci 22 maja 1457 roku rozdzwoniły się kościelne dzwony. Ludzie z całej okolicy przybiegli tłumnie pod klasztor. Siostra Rita, stygmatyczka, powszechnie znana z powodu trudnego życia i niezwykłego miłosierdzia, odeszła do Boga. Przyjechaliśmy do Kashi aż z Iski, żeby podziękować świętej Ricie za otrzymane łaski. Teraz mamy nocne czuwanie przed kościołem. Rano weźmiemy udział we mszy świętej z procesją, a potem wrócimy do domu. Dawniej przyjeżdżali ciężarówkami, czym się dało. Spali w autobusach albo w krużgankach na posadce. Dziś już się tego nie widzi. Podobno wielu osobom pomogła. Czy mnie też? Sama nie wiem. Ale innym na pewno. To dziwne. Nie wiem, jak to możliwe, że tyle ludzi otrzymało od niej pomoc. Coś w tym musi być. Niekiedy cuda się zdarzają.
parcela, z której święta Rita odeszła do nieba. Za chwilę pójdzie pani w procesji razem z innymi osobami w przebraniu świętej Rity. Czy docierają do pani głosy innych ludzi? To nie jest pani pierwsza procesja. Co pani czuje, wcielając się w postać świętej Rity? Bardzo się wzruszam, czasem do łez. Ludzie dają mi róże, wołają, niech żyje święta Rita. Całują po rękach. Wzbraniam się, mówiąc, że tylko gram jej postać. Zawsze tak jest. Podchodzą, chcą, żebym ich zauważyła. W takiej sytuacji myśli pani o nich, czy o sobie, o swoim życiu. O moim życiu. Ona miała chorą córkę, szykowałyśmy procesję, zaproponowałam, żeby się przyłączyła. Lekarze nie dawali jej żadnych szans. Złożyła obietnicę świętej Ricie. To było jakieś 10-12 lat temu. Córka wyzdrowiała. Kończy się nasza podróż, podczas której staraliśmy się zrozumieć głębie przesłania świętej Rity z Kashi. Jej ostatnim etapem jest samo sanktuarium. Wstąpienie do niego jest aktem wiary, prostym, a zarazem ważnym i wymownym. Odwiedzamy grób wielkiej świętej. Pielgrzymując do niej, idąc pod górę aż do jej grobu, niekoniecznie zdając sobie z tego sprawę, wstąpiliśmy na wyższy poziom życia duchowego. Co sprawiło, że kult świętej Rity stał się zjawiskiem o światowym zasięgu? Dlaczego ta zwyczajna kobieta stała się jedną z ważnych postaci Kościoła powszechnego? Świeże owoce z ogrodu w Rocaporena, zebrane w środku zimy, są symbolem, którym Rita posłużyła się, by wykazać, że nie odcięła się od swojej przeszłości. Jej historia jako matki i żony uczy nas, że nigdy nie straciła wiary. Róża. Symbol krwi Chrystusa, miłości, mistycznej pełni i zmartwychwstania. A teraz mała dziewczynka wypuści pszczoły na pamiątkę cudu, jaki zdarzył się przy kołysce świętej Rity. Czym ta dziewczynka, żona, wdowa, przyciąga dzisiejszą młodzież? Swoją tragiczną historią. To kobieta, która wiele wycierpiała. Jak to w życiu? Kobiety z południa po długiej podróży mają opuchnięte nogi. Zmęczone, wykończone, nie skarżą się. Mówią, cieszymy się, że możemy tu być. Zdarza się, że na propozycję kupienia książki któraś odpowie, że nie umie czytać. Wtedy daje im obrazki, a one je całują. Święta cudotwórczyni, święta od spraw beznadziejnych. Przynieśmy Ricie róże w dniu jej święta, 22 maja. Pokażmy, że zrozumieliśmy jej przesłanie. Rita chciała udowodnić krewnej, która przy niej czuwała, że trzeba wierzyć. Cud wskazuje, że cierpienie nie jest tragedią i nie prowadzi do nieodwracalnego końca.